Witam Państwa, Michalina Szymborska, to jest program Gorące Pytania, a ze mną na łączeniu skype'owym jest już Jan Rokita, publicysta Tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam panią serdecznie. Nasze gorące pytanie dzisiaj to, czy PiS weźmie trzecią kadencję? Będziemy o tym rozmawiali. Panie redaktorze, zacznę może od sondażu przeprowadzonego przez Estymator dla portalu Do Rzeczy. I tutaj najczęściej wybieraną odpowiedzią wskazaną przez niemal połowę badanych była ta, że gdyby Donald Tusk rządził w imieniu, to rządziłby w imieniu uprzywilejowanych elit i zamożnych Polaków. I właśnie pytanie, czy strategia stawiania na bogatych, tutaj chodzi właśnie o Donalda Tuska, może nie wystarczyć, bo owi wyborcy mogą uznać, że tak naprawdę sprawy bezpieczeństwa Polski są ważniejsze od obietnic ekonomicznych. Boję się, że to jednak trzeba oddzielić te kwestie bezpieczeństwa od kwestii rodzaju społecznego zaplecza, bo pani łączy dwie kwestie, które są jednak dość odrębne. Znaczy, to każdy wie przecież, że liberałowie, zresztą nie tylko w Polsce, mają, niezależnie od tego, co by zrobili tak naprawdę, jaką politykę by prowadzili, mają reputację reprezentacji warstw wyższych. Natomiast partie ludowe mają reputację reprezentacji warstw niższych. No i tak jest dokładnie w Polsce z PiS-em i z Platformą. Już sam fakt, że wyborcy Platformy to są ludzie nieco młodsi, nieco lepiej wykształceni i mieszkający w miastach, czy zwłaszcza w metropoliach, no z natury rzeczy wskazuje na to, że z reguły, oczywiście nie zawsze, bo to też jest pewne uproszczenie, ale z reguły są, czy statystycznie mogą być trochę bogatsi niż mieszkańcy wsi, prawda? Wieś polska, ja mieszkam na wsi już od piąty rok i to na takiej wsi zapadłej, w związku z tym wiem też doskonale, że i to jest pewien mit, że wieś polska jest taka biedna, prawda? Więc a tu, gdzie ja mieszkam, na Podkarpaciu, w moim powiecie, w powiecie brzozowskim, prezydent Duda zdobył największą ilość głosów ze wszystkich powiatów w Polsce, prawda? Więc to jest najbardziej pisowski powiat w całości, w całej Polsce. Tymczasem wcale tutaj nie ma biedy, więc to nie jest też tak, że PiS reprezentuje wyłącznie biednych, a Platforma reprezentuje wyłącznie bogatych. To jest pewne uproszczenie, to jest pewna klisza. Owszem, ta klisza propagandowo jest w wyborach wykorzystywana przez przeciwników Platformy zawsze, dlatego że PiS od zawsze przecież posługuje się tą retoryką państwa socjalnego, Solidarnej Polski i tak dalej, prawda? Więc od 2005 roku, na tym po raz pierwszy wygrał wybory jeszcze w 2005 roku. Więc ta klisza jest przydatna czasem w wyborach, natomiast ona jest prawdziwa w sensie zaplecza społecznego tylko do pewnego stopnia. Moim zdaniem ta sytuacja się coraz bardziej zmienia. To znaczy nie jest już tak, że PiS reprezentuje biednych, a Platforma bogatych. PiS reprezentuje w coraz większym stopniu ludzi zamożnych także, bo polska prowincja jest coraz bardziej zamożna. Także zresztą dzięki rządom PiS-u, które pod tym względem podniosły standard życia polskiej prowincji. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Wszyscy to przyznają. Panie redaktorze, a jakby pan się odniósł do tego pomysłu Donalda Tuska, chodzi mi o rozdział Kościoła od państwa, i czy to nie jest w tym momencie taka trochę kula w płot, bo wiemy, że jeżeli chodzi o zagrożenie, to możemy się spodziewać, że Polacy staną się bardziej religijni. Jeżeli chodzi o zagrożenie, to Polacy stają się bardziej religijni? Jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, tak? Nie sądzę, to pani jest bardzo dużo optymistką pod tym względem. Jednak nawet, wie pani, byłem ostatnio na takim seminarium w Żmiącej, to jest ta słynna wieś pod Limanową, która jest trzykrotnie opisywana przez wybitnych socjologów w ciągu XX wieku, od Franciszka Bujaka począwszy na początku XX wieku. I ona uchodzi, w związku z tym, że jest tak dobrze opisana, za taki symbol zespolenia polskości z katolicyzmem, tak? To znaczy tam w gruncie rzeczy świadomość narodowa, to jest Beskid Wyspowy, tak? Świadomość narodowa chłopa polskiego obudziła się dopiero w XX wieku, ale nie dzięki temu, jak liberałowie, socjaliści i inteligenci żoliborscy często uważają, dzięki oświeceniu, wyzwoleniu od religii, od panów i tak dalej, tylko właśnie dzięki księżom, tak?
Więc to jest takie miejsce, gdzie, które jest niesłychanie ciekawe pod tym względem, dlatego że tam polskość z katolicyzmem jest zespolona najgłębiej. I te współczesne badania socjologiczne, taka świetna książka teraz została napisana, parę lat temu została napisana na ten temat przez profesora Łuczewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który tam prowadził bardzo rozległe badania. Ona pokazuje, że nawet w takim miejscu, gdzie zespolenie kościoła z polskością jest najsilniejsze, religijność drastycznie słabnie, prawda? I to słabła już wtedy, kiedy ta książka Łuczewskiego była pisana, czyli 10 lat temu. W tej chwili te procesy, odkąd Jan Paweł II umarł, są procesami ewidentnie przyspieszonymi, więc ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ażeby pewna sytuacja wojny na naszych obrzeżach sprowadziła pewien nawrót do wiary w opatrzność, do modlitwy, do przekonania o działaniu sił nadprzyrodzonych w życiu ludzkim, bo to czyni człowieka pełniejszym, prawda? Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Ale niestety chyba tak nie jest. To znaczy, to jest chyba iluzja. To znaczy, w tym sensie Platforma stawiająca na to, że religia w Polsce będzie słabnąć, a nie wzmacniać się, prawdopodobnie ma rację. Prawdopodobnie ma rację. Tutaj pytanie właśnie o jaki elektorat chciał też zawalczyć Donald Tusk, bo można przypuszczać, że to chodzi właśnie o tych ludzi, którzy uznają się za ludzi wierzących, ale tak naprawdę nie chodzą do kościoła. No tak, to znaczy to jest ten obszar religijności i niereligijności, on nie ma sztywnej granicy nigdzie w świecie, prawda? W Polsce w szczególności, gdzie tradycja katolicka jest niesłychanie silna, prawda? W związku z tym ta taka więź kulturowa z katolicyzmem ciągle pozostaje jednak więzią bardzo silną, prawda? Ja tu widzę u siebie na Podkarpaciu, jak to jest silna więź kulturowa z katolicyzmem. Ale w związku z tym jest ten środek taki, prawda, który zdaje się, że się, nie znam żadnych dobrych badań na ten temat, ale wydaje mi się tak z obserwacji życia społecznego i z kontaktów z ludźmi, także tu na prowincji polskiej, gdzie mieszkam, że ten obszar pośredni, środkowy, takiej właśnie religijności, niereligijności, jak to pani mówi, prawda? Ja jestem katolik, ale nie praktykujący. Że ten obszar się rzeczywiście powiększa, prawda? Więc w tym sensie, jeśli patrzeć z perspektywy interesów partyjnych, to taka hipoteza, że liczba katolików nieortodoksyjnych, takich nieuczestniczących w praktykach, chętnych do krytyki kleru, prawda, mających bardzo złe zdanie o biskupach i tak dalej, i tak dalej. My znamy ten model religijności doskonale przecież, że ona się będzie powiększać, prawda? Więc w tym sensie taka stawka na to, że na użytek obozu liberalnego przeciągnie się tych takich katolików i niekatolików, prawda? Czy nawet niekoniecznie trzeba ich przeciągać, ale że się umocni ich tak naprawdę w popieraniu obozu liberalnego, no to jest jakby ta stawka też logiczna. W tym sensie Tusk postępuje logicznie. To wcale nie musi mu przynieść zwycięstwa, rzecz jasna, ale to jest postępowanie z punktu widzenia taktyki politycznej całkiem logiczne. Tak, tutaj pewnie jeszcze wpływ też, podejrzewam, mógł mieć na to papież Franciszek i też jego decyzje, jego oświadczenie odnośnie wojny na Ukrainie. Panie redaktorze, chciałam teraz przejść do tego, że duża część opozycji chwali prezydenta Andrzeja Dudę, jeżeli chodzi o tą jego drugą wizytę w Kijowie. I tak, moje pytanie brzmi tak, czy to wynika z tak naprawdę z prawdziwego podziwu dla jego działań, czy może to być manewr taktyczny, który ma na celu chociażby wbicie klina między PiS i prezydenta? Pewnie jedno i drugie, ale to pierwsze jest w tej chwili ważniejsze, to znaczy Duda na tyle mocno, zresztą Morawiecki w takim samym stopniu moim zdaniem wyobraża w tej chwili tę politykę polskiej solidarności z Ukrainą, a to jest polityka, która znajduje społeczne poparcie w Polsce, jak pokazują wszystkie badania, zresztą nie trzeba daleko tego sprawdzać, bo to widać na pierwszy rzut oka.
że w związku z tym ta polityka, tę politykę bardzo trudno krytykować. To znaczy, no, gdyby zastosować starą taktykę napaści na prezydenta, takich, jakie znamy doskonale z przeszłości, po jego wizycie w parlamencie ukraińskim, w Radzie Najwyższej, no to to byłoby niedorzeczne, prawda? To znaczy, ludzie pewnie by patrzyli na to z jakąś ironią wyłącznie i z niezrozumieniem. W związku z tym myślę, że tu jednak gra rolę pewien fundamentalny interes państwa, prawda? Ponieważ w zasadzie w tym głównym spektrum polskiej polityki, to znaczy PiS, Platforma, SLD, Hołownia, PSL, istnieje zgoda co do polityki ukraińskiej, prawda? Co do polityki wschodniej, tu nie ma jakiegoś istotnego sporu, no to prezydent w tym wypadku stał się ewidentnie rzecznikiem tej zgody, a to jego przemówienie, dobre przemówienie na wczorajsze w Radzie Najwyższej Ukrainy, w jakiś sposób no, zmusza do tego, żeby okazywać poparcie jego polityce. No, trudno by było po tych wszystkich słowach uznania, które Duda zdobył w Kijowie, prawda, po tych komplementach Zieleńskiego, po owacjach wśród posłów ukraińskich w parlamencie, trudno by było, żeby po powrocie prezydenta do Polski w Polsce zorganizowano na niego nagonkę. To byłby, no już także z taktycznego punktu widzenia, kompletny absurd, więc mi się nie wydaje, żeby to dzisiaj w jakimś istotnym stopniu mogło służyć poróżnieniu prezydenta z obozem rządowym. Z bardzo prostego powodu, dlatego że w kwestii polityki wschodniej na samym początku wojny, ale to trzeba było być uważnym obserwatorem, żeby to dostrzec. Moim zdaniem większość obserwatorów tego nie dostrzegała. Prezydent był bardziej powściągliwy od rządu, tak? To znaczy rząd w tę politykę proukraińską rzucił się od samego początku ze znacznie większą odwagą. Mówię zwłaszcza o Morawieckim i o Kaczyńskim, prawda? Po tej wizycie jego w Kijowie. Prezydent był w swoich oświadczeniach dużo bardziej ostrożny, ale w miarę jak obserwowaliśmy zmiany sytuacji na wschodzie, prawda? To znaczy zbrojenie Ukrainy, zbrodnie wojenne rosyjskie i skalę tej wojny, to nastąpiło takie wyrównanie szeregów, prawda? I w tym sensie dzisiaj nie ma żadnej istotnej różnicy między polityką Morawieckiego i polityką Dudy, w związku z tym trudno włożyć jakiś klin do środka w tej sprawie. Jak się chwali Dudę, to w istocie rzeczy chwali się również politykę Morawieckiego, bo ona jest taka sama. Panie redaktorze, i na koniec tej części programu chciałam jeszcze zapytać o to, o czym pan pisał w najnowszym tygodniku Sieci, bo napisał pan, że jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to jesteśmy zaangażowani militarnie, finansowo. I pisał pan, redaktor, również o tych nastrojach proukraińskich. I ja chciałam zapytać, czy te nastroje to jest tak naprawdę wytwór propagandy, czy może Polacy zrozumieli i tak w ten sposób wyrażają swój podziw dla Ukraińców, do tego, że oni walczą za nas i tak naprawdę umierają za Polaków. Czy umierają za Ukrainę, może z tym, że umierają za Polaków, to jest pewna przesada, prawda? Taka, no, taka ładna figura retoryczna, prawda? To politycy lubią takie figury retoryczne, ale publicyści się powinni takich figur retorycznych, moim zdaniem, wystrzegać. Język polityków jest inny niż język publicystów, przynajmniej powinien być inny. Wie pani, to jest, ja mam pod tym względem dobre zdanie o własnych rodakach, to znaczy i zawsze miałem pod tym względem, nie pod każdym, ale pod tym tak. Mianowicie, że w Polsce w większym stopniu niż wśród innych narodów europejskich istnieje, pewnie pod wpływem własnej polskiej historii, bardzo silnie zakorzeniony odruch solidarności z tym, kto został napadnięty, jest zabijany, prześladowany, słabszy, prawda? To jest bardzo piękny rys polskości, nawiasem mówiąc, jeden z najładniejszych rysów polskości. On ma swoje uzasadnienie w polskiej historii, prawda, w tych wszystkich strasznych rzeczach, które my Polacy, znaczy nie my w zasadzie, tylko nasi przodkowie Polacy przeżyli w wieku XIX i XX. I jak zaczęły przychodzić wieści o okrucieństwach rosyjskich na Ukrainie,
to w moim przekonaniu ten odruch polskiej duszy no eksplodował, prawda? To jest taka no, bardzo charakterystyczna dla polskości sytuacja. To jest bardzo piękny odruch, powtarzam, więc to nie jest jakieś głębokie zrozumienie, jak pani mówi, wydaje mi się, tylko to jest pewien odruch serca, to jest pewien odruch sumienia, prawda? To jest coś, co tkwi bardzo głęboko w polskości, powtarzam, i on się w tej chwili ujawni. Jak wiadomo, złą stroną polskości jest to, że polskość cechuje także słomiany zapał i zawsze cechował słomiany zapał. W związku z tym to wcale nie jest tak, że ten odruch jest trwały, że on musi być, no, jeżeli wojna tam będzie trwała bardzo długo i przeniesie się na Polskę, rozleje się na Polskę, że on dalej będzie trwał. Krótko mówiąc, tę solidarność z Ukraińcami trzeba pielęgnować, dlatego że ona wcale nie jest taką roślinką, która będzie sama dalej rosła. Pani redaktorze, tutaj naprawdę musimy już kończyć, ale wrócimy do tego po przerwie. Ja przypomnę, że moim państwa gościem jest dzisiaj Jan Rokita, publicysta tygodnika Sieci. Za chwilę się widzimy. Dziękuję.